Czy kiedy słyszysz dzwonek do drzwi, od razu, bez pytania, zapraszasz tego, kto stoi przed drzwiami? Wiadomości e-mail w naszej skrzynce możemy potraktować właśnie jak taki dzwonek do drzwi. Ktoś coś od nas chce, ktoś chce naszej uwagi, ktoś chciałby wejść do środka. Here's Johnny. Jego intencje na razie są nieznane. Jeśli dostajecie wiadomości e-mail i nie jesteście pewni tego, kto je do was wysłał, od razu je usuńcie. Delete it. Gone. Jeśli chodzi o załączniki, te podejrzane, te niechciane i te, które mogą wydawać się intrygujące, nie zapisujcie ich na dysku i nie otwierajcie. No, 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 no. Jeśli treść maila budzi wasze zastrzeżenie pod względem gramatycznym, to także znak, że ktoś mógł skorzystać z tłumacza i należy ten e-mail szybko usunąć. Uważajcie także na e-maile wywołujące poczucie pilności. Jeśli te wiadomości chcą, żebyśmy zrobili coś szybko, jak najszybciej, bez zastanowienia, to na pewno jest podstęp. Dlatego podejrzane i nieznane e-maile od nadawców, których nie znacie, traktujcie jak nieznajomą osobę, która staje przed waszymi drzwiami i naciska dzwonek.